Szczerze wam powiem, bo na szczerość się kiedyś przecież umówiliśmy, że męczy mnie, a czasem nawet obrzydza. Coraz mniej niestety natomiast zaskakuje. Traktowanie nas wszystkich jak idiotów. Jeżeli robią to politycy, to jeszcze pół biedy, bo od tego przecież są. Na tym polega w zasadzie ich profesja. Chociaż kiedyś była to zgoła rzecz odmienna. Ale gdy już robią to ludzie, którzy są związani z Kościołem, to boli tym bardziej. No po raz kolejny słyszymy jedno, później niedowierzamy, przecieramy oczy ze zdziwienia, aż tu nagle bach, sprostowanie. Że jednak nie to autor słów miał na myśli. No jak nie to, jak wszyscy słyszeliśmy, co mówił. Chodzi oczywiście o występ księdza kardynała Nycza w programie Bogdana Rymanowskiego, w którym w dosyć zaskakujący sposób wypowiedział się, myślę zresztą bardzo konkretnie, na temat ustawy o związkach tych i owych. Ludzie się oburzyli i następnego dnia powstało sprostowanie. No ale mleko się rozlało. Wielu by chciało, żeby nie drążyć. Słowem tylko się nie wypowiedz, bo przecież odpowiadał za to wszystko kardynał. Zasada jest prosta. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Czym innym szacunek do godności kościelnej, czym innym posłuszeństwo, a czym innym ślepe wsłuchiwanie się w każde nowinkarstwo, nawet płynące z ust ludzi piastujących ważne urzędy. Postać kardynała Nycza wprowadza mnie w stan stałej konsternacji od długiego już czasu. Boże, jak ciężko jest o tym wszystkim mówić, bo przecież mówimy o dostojniku kościelnym. Najboleśniejsze poza tym, że nie było go fizycznie, jak wielu innych zresztą biskupów wśród swoich owiec, gdy z premedytacją i wielką bezczelnością atakowane były po raz pierwszy w historii Polski świątynie Boga w Warszawie podczas dekadenckich spędów na ulicach stolicy, to chyba najgorszy właśnie był dla mnie osobiście ten obraz. Tak, to była mitra, czyli takie wysokie liturgiczne nakrycie głowy i znak godności chrześcijańskich dostojników kościelnych. Biskupów, kardynałów, opatów, infuatów, noszone podczas pełnienia czynności liturgicznych. Patrząc na to nagranie, wielokrotnie pękało mi serce. Każdy z nas, w zasadzie każdemu, kto jeszcze cokolwiek chce robić, każdy, kto patrząc na to całe bezchołowie w kraju i na świecie jest jeszcze w stanie wzniecić w sobie jakąś iskrę, dać cokolwiek od siebie, działać na własnym odcinku, ma chyba chwilę zwątpienia i zawahania. Ja ostatnio miewam, chociaż staram się szybko prostować, co łatwe nie jest. I kiedy już jest lepiej, wyobraźcie sobie, wówczas przychodzi cios. Na przykład taki program. To boli najbardziej, bo nie wyprowadzany jest od obcych, ale od swoich. Tyle szkody, co swoimi słowami wyrządził arcybiskup Warszawy kardynał Nycz, nie wyrządził chyba ostatnio nikt. Całe szczęście, że zaraz pojawiło się dementi, ale nie jesteśmy przecież idiotami. Wiemy, co słyszeliśmy i nie było tam raczej nic do interpretowania. Po prostu. Co jest, panie kierowniku? O nic. Oczko mu się odlepiło. Temu misiu. Gdybym jako ojciec wychowywał swoje dzieci w taki sposób, że za każdym razem żona następnego dnia przy śniadaniu musiałaby wyjaśniać, co tata miał na myśli, no to daleko byśmy nie zaszli. Tymczasem pomimo sprostowania już słowa księdza kardynała są wykorzystywane do politycznej nawalanki, w której prawda jest najmniej ważna. Na przykład taki wicemarszałek Senatu Michał Kamiński stwierdził, że jak na polski kościół to bardzo nowatorskie podejście, przede wszystkim to głos, który nie jest stekiem obelg i inwektyw, to bardzo światły głos, przynajmniej części polskiego kościoła. Tak jakby nauczanie Chrystusa było stekiem obelg i inwektyw, dlatego że mówimy, jaka jest prawda. Ale jak ktoś się wyłamie spoza tej struktury i pogłaszcze po głowie dekadencję, to wtedy zasługuje na ordery od świata. Światły głos. No, szkoda, że to światło świeci na czarno, czy tam na czerwono. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś bardzo poddenerwowany.
podminowany, rzekłbym nawet. Dzisiejszy program, jak żaden wcześniej, pokazuje, jak nazwa Czuwaj jest w tym wszystkim bardzo istotna. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia, w uroczystość Chrystusa Króla. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Kościół nie będzie się wtrącał. Otóż chciałbym zapewnić księdza kardynała, że Kościół będzie się wtrącał. Bo Kościół to nie tylko to, co w pałacu, ale również to, co znajduje się poza nim. Poza pałacem jest natomiast życie. Normalne życie ludzi chcących postępować zgodnie z odwiecznym nauczaniem Chrystusa, którzy to ludzie wzięli sobie za cel wychowanie swojego potomstwa w wierze katolickiej. I to nie od święta. Nie mówię tu bowiem o bardzo wygodnych, milczących, niewtrącających się, wychowanych przez obecną hierarchię katolikach, którzy drogę do świątyni odnajdują dopiero wtedy, gdy trzeba poświęcić jajeczka i szyneczkę, podwódeczkę ze szwagrem. Mówię o katolikach, ludziach, którym często nie jest łatwo, a przecież mogłoby nam być łatwo. Gdyby tylko każdy z nas, komu się jeszcze chce, zajął się wyłącznie sobą i ochoczo przyjął zasady współczesnego świata, one na pierwszy rzut oka są znacznie milsze i można więcej osiągnąć. Mówię o wiernych, którzy muszą chronić synów i córki przed deprawacją współczesnej dekadencji w postaci państwowych szkół, internetu, mediów, popkultury. Mówię w końcu o trudzie codzienności, w którym musimy walczyć o swoje dusze, ale przede wszystkim budować we własnych dzieciach swój autorytet. A po co to robimy? No po to, żeby nie musiały go odnajdywać w influencerach, kretynach jakichś patologicznych bożyszczach z TikToka. Mówię więc dzieciom, jak wygląda współczesny świat, na czym polegają współczesne pułapki w nim zastawione. Staram się być w tym wiarygodny. Wykazuję, jakimi metodami próbują nas zakodować, zachęcić do rezygnacji z zakładania prawdziwej rodziny, prawdziwego związku, opartego na wzajemnej miłości, szacunku. Mówię o małżeństwie, że jest to związek kobiety i mężczyzny oparty na Bogu. No przekonuję synów, że współczesny świat nie ma im do zaproponowania nic, co byłoby warte więcej niż Bóg i jego zasady. Opowiadam o Kościele, że w nim jest obrona przed światem, że jego zasady są logiczną konsekwencją prawdziwej miłości. Prowadzam dzieci na mszę świętą. Mówię o małżeństwie. Pokazujemy z żoną na swoim przykładzie, że można, że warto. I nagle jakbym dostał w pysk. Co mam teraz na pytanie dziecka odpowiedzieć? Że Kościół, o którym tak wiele mówię, będzie się teraz komunikował z wiernymi za pomocą sprostowań rzeczników prasowych? Że to, co wyraźnie słyszeli w audycji z udziałem księdza kardynała Nycza, to zupełnie coś innego niż słyszeli? A przecież słyszeli. Moje dzieci usłyszały z ust arcybiskupa swojego kościoła to. Myślę, że Kościół najwyżej wyrazi swoją opinię. Nie będzie się wtrącał w prace legislacyjne w parlamencie. To po co jest nam taki Kościół? Kościół, który nie potrafi ustami swych zwierzchników powiedzieć prosto i wyraźnie, jakie jest jego nauczanie w tej materii, znanej zresztą od zawsze? Przecież nie wynika ono ze zwykłego przekonania, że tak jest dobrze, ale dlatego, że pochodzi od samego Boga i sprawdzało się na przestrzeni wszystkich lat. Nie ma niczego bardziej sprawiedliwego, udanego i po prostu działającego jak to, co pochodzi od Boga. Dziennikarz zadał pytanie, czy Kościół poprze projekt o związkach tych i owych? I w odpowiedzi słyszymy, że Kościół nie będzie się wtrącał w prace legislacyjne. I żadnej refleksji. Żadnej próby wykorzystania tego, że programy pana Rymanowskiego ogląda nawet milion widzów w Polsacie. A wystarczyło odpowiedzieć zgodnie z prawdą.
że Kościół katolicki i żaden człowiek wierzący nie mogą udzielać poparcia ustawie, która wypacza prawdziwe małżeństwo oparte na Bogu, które małżeństwo założyć mogą wyłącznie kobieta i mężczyzna. Można było przecież dodać, że polityk chrześcijanin nie może poprzeć żadnej ustawy, która zaburza tę harmonię, wprowadzając zamęt wśród ludzi. Można było na Boga powiedzieć o wielkiej miłości Chrystusa do człowieka, że w oparciu o tę miłość stworzone zostały prawdziwe zasady, że Kościół po to został przez naszego Pana ustanowiony, aby dawać świadectwo na ziemi, przypominać i napominać, nastawać w porę i nie w porę. Widzimy, do czego doprowadziły te parszywe zmiany w zachodniej Europie. Jak dzieci są pokaleczone, ile samobójstw, ile zabójstw, jak małżeństwa są niszczone, jak rodziny uderzane raz za razem, jak ośmieszana jest wielodzietność, macierzyństwo, jak wypaczane jest ojcostwo i widzimy, ile jest rozwodów. Wiemy, bo nie jesteśmy głupi, jak zaczynało się to u nich. Właśnie od tego. I teraz, mając tę wiedzę, Kościół chce na to pozwolić? Ludzie coraz częściej nie chcą wiązać się na całe życie. To znak dzisiejszych czasów, powiedział ksiądz kardynał. W roku 2022 odsetek małżeństw wyznaniowych wyniósł zaledwie 51%. 20 lat wcześniej było to 73%. Dziś Polacy zamiast kościoły częściej wybierają urzędy stanu cywilnego i to jest wynik najnowszego badania danych Głównego Urzędu Statystycznego, które zostały opublikowane w roczniku statystycznym z roku 2023. 20 lat wcześniej było to 73%, czyli w roku 2002 nie 51%, co nadal przecież stanowi większość, ale aż 73% ludzi decydowało się na związek sakramentalny. A ile ksiądz kardynał piastuje już swoją funkcję pasterza, co? Od czerwca, dokładnie 4 czerwca 1988 roku. Czyli od ilu lat? Od 36. Nominacja kardynalska przyszła natomiast 14 lat temu, dokładnie 20 listopada 2010 roku. Te wszystkie zmiany nastąpiły właśnie w tym czasie. To nie jest znak dzisiejszych czasów, który musimy, nie wiem, zrozumieć, broń Boże, zaakceptować lub, jak hierarcha był łaskaw powiedzieć, że jakaś tolerancja wobec takich poglądów musi być ze strony Kościoła. Przecież ci ludzie mogą być zagrożeni wiecznym potępieniem. Co to znaczy jakaś tolerancja? To dlatego, że świat wprowadza swoje nowinki i za pomocą mass mediów, całej tej inżynierii społecznej, buduje nowego człowieka. Mamy jako chrześcijanie wykazywać jakąś tolerancję? Jeżeli jest krąg ludzi, dla których nawet tak zwany kontrakt cywilny w urzędzie stanu cywilnego to za dużo, chcieliby związku łatwiej zawieralnego i rozwiązywalnego, to jakaś tolerancja wobec takich poglądów musi być ze strony Kościoła. To z jednej strony Kościół nie będzie zabierał głosu podczas prac legislacyjnych, ale z drugiej strony wykazywał jakąś tolerancję. To nie jest znak dzisiejszych czasów. Przestańmy wszystko zwalać już do jasnej cholery na dzisiejsze czasy. To znak słabości człowieka, znak słabości hierarchii kościelnej. To wycofywanie się Kościoła z jego pozycji. To znak szatana. Bo rozumiem, że nadal wierzymy w to, że istnieje materialne zło, które działa w realnych miejscach, takich jak piekło i ziemia. No ludzie kochani, nie słuchajcie takich rzeczy. Nie idźcie na żadne układy. Mówcie swoim dzieciom prawdę, że małżeństwo kobiety i mężczyzny oparte o Boga, o Jego prawa, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, która może spotkać człowieka na ziemi. Że żaden ten luźny związek, który można zamknąć bez konsekwencji w pół dnia, nie zastąpi małżeńskiej przysięgi. Że walka o małżeństwo jest rzeczą permanentną. Że człowiek posiadający cechy wojownika, potrafiący prawdziwie kochać i wierzyć, nie może iść na łatwiznę. Że owocem małżeństwa, bo po to jest ono ustanowione, są dzieci, a nie pies. Że dzieci muszą się wychować z ojcem i z matką. Znakiem dzisiejszych czasów, proszę Państwa, są również takie rzeczy jak spadek czytelnictwa. 66% Polaków nie przeczytało ani jednej książki w ciągu ostatniego roku. Spadek inteligencji wśród ludzi. Jeszcze w XX wieku obserwowano wzrost średniego ilorazu inteligencji w społeczeństwach, a obecnie IQ obniża się systematycznie o 7 punktów na każde pokolenie. Mamy też inne spadki. Znaki czasów, rzecz jasna. Spadek zawieranych kościelnych małżeństw, spadek jakości studiów wyższych, spadek dzietności, spadek zaangażowania w sprawy społeczne. W końcu mamy spadek liczby wiernych, spadek liczby powołań kapłańskich. Odsetek osób uczęszczających na msze święte spadł o 9,6 punktu procentowego.
W grupie wiekowej od 18 do 24, mówię tutaj o latach, zauważono dramatyczny spadek z 93% w roku 1992 do 71% w roku 2021. Ogólnie w porównaniu do ostatniego spisu powszechnego liczba wiernych zmniejszyła się w Polsce o 16 punktów procentowych, co oznacza, uwaga, spadek o około 6 600 000 osób. Odliczmy od tego tych, którzy umarli. I co nam zostaje? I co mamy się dostosować do czego? Do znaków dzisiejszych czasów? Czy widząc te znaki, robić raczej wszystko, co w naszej mocy, aby sprawy wróciły na dawne tory? Ktoś oczywiście może powiedzieć, bardzo proszę, jakie masz prawo mówić, co biskup powinien, a czego nie powinien. A dlaczego mam nie mówić? Przecież rzecz nie dotyczyła wyznania wiary, doktryny, dogmatów, ale społecznej odpowiedzialności instytucji Kościoła, który to Kościół, działający również na ziemi w sposób sformalizowany, ma swoje zadania do wykonania. Rzecz nie dotyczyła prywatnych spraw księdza kardynała, ale również mojego życia i świata, w którym będą żyły moje dzieci i chcę mieć na to wpływ. Dlaczego mam nie mówić, skoro sprawa i mnie dotyczy? W dalszej części wywiadu słyszymy również, jak kardynał Nycz zwraca uwagę na inną sprawę. Temperatura tej dyskusji w Sejmie pokazuje, że problem nie jest taki prosty. No jak nie jest prosty? Dla kogo niby nie jest prosty? Dla wszystkich ludzi jest prosty, a dla kościelnej hierarchii nie jest prosty? To może ja wyjaśnię po prostu, co? Nawet jeżeli ktoś bardzo chce przymknąć oczy na prawa boskie, to powiedzmy sobie tak. Społeczeństwo musi być oparte na zasadach sprawiedliwości. Zgoda? Zgoda. Bez sprawiedliwości społeczeństwo i jego istnienie nie ma w ogóle sensu. Rozwój społeczeństwa może nastąpić jedynie poprzez zastępowalność pokoleń. Chyba zgoda. Rozwój pokoleń może dać tylko płodność kobiet i mężczyzn. Tylko kobieta i mężczyzna mogą dać potomstwo. No zgoda, czy tutaj też się będziemy dostosowywać? Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, którzy biologicznie, zgodnie z naturą, mogą zapewnić zastępowalność pokoleń. Owocem małżeństwa jest nie przekazywanie sobie majątku albo planowanie rozwodu zawczasu, ale wydanie na świat potomstwa. No i też jesteśmy zwierzętami, więc powiedzmy to po zwierzęcemu. Miotu po prostu. Ludzki miot musi być wydany. Bo inaczej nie będzie stada, nie będzie stada, nie będzie narodu. Kto z własnej woli nie chce dać potomstwa w celu rozwoju społeczeństwa, nie powinien rościć sobie praw takich samych jak małżeństwa, które poświęcają się, aby zapewnić zastępowalność pokoleniową. To jest rosyjska ruletka. To wstawanie w nocy do pieluch, niespanie po nocach, stresy, nerwy, czy wróci z dyskoteki, czy nie, to wszystko jest pewna odpowiedzialność. I wcale nie mówi nam ona, czy dzieci nas za to kiedyś wynagrodzą, nawet najlepiej wychowane. To wszystko jest po to, ponieważ tak ukształtowała nas natura. A że człowiek jest istotą społeczną, zoon politikon, tworzy struktury i więzi, czyli społeczeństwa, narody. I żeby zastępowalność pokoleń mogła w nich wystąpić, potrzebna jest samica i samiec. Potrzebny jest seks, który zakończy się zapłodnieniem. Jakie to proste? Gdzie tu jest komplikacja? Kobieta może dać dziecko zapłodnione przez mężczyznę. Co to jest za filozofia w ogóle? Małżeństwo powinno więc być tą strukturą, która, co wynika z samej sprawiedliwości, jest doceniana i wspierana i cieszy się większymi prawami i swobodami w państwie. Dlatego, że się poświęcają. Ktoś, kto nie jest wierzący, może założyć formalny związek cywilny. To normalna sprawa. Po co więc zmiany w prawie i rozprawianie o nich? Przecież to wszystko jest możliwe. Nie chcesz sakramentu, idziesz do urzędu, mówisz regułkę, której i tak tam nie trzeba przestrzegać, więc bez znaczenia w zasadzie, co tam powinieneś powiedzieć, opowiadasz o świadomości praw i obowiązków i kropka. Dlaczego te zmiany są forsowane? Ponieważ nie chodzi o żaden formalizm dla związków niesakramentalnych, bo to jest możliwe. Chodzi o to, żeby małżeństwo nie składało się już z kobiety i mężczyzny. Wszyscy o tym wiemy. I nagle słyszę w programie kapitulację z ust hierarchii kościelnego. Oczywiście było dementi, powtarzam, o nim za chwilę. Ale wszyscy wiemy, co usłyszeliśmy. Problem nie jest taki prosty. Właśnie jest, jest prosty jak drut. Jak w świetle wypowiedzianych przez księdza kardynała słów będziemy potraktowani teraz my, zwykli wierzący ludzie świeccy, którzy starając się głosić naukę Kościoła, czyli to, do czego nas namawiacie zawsze, czyli Chrystusa, narażając się często we własnych środowiskach na śmieszność, zaściankowość, wstecznictwo,
Czy po takiej wypowiedzi przybyło nam argumentów? Czy zostały nam one raczej po raz kolejny wybite z rąk? Kto w dzisiejszym świecie czyta sprostowania? No ale dobrze, posłuchajmy sprostowania, które, gdy tylko ta nieszczęsna wypowiedź zaistniała, ukazało się następnego dnia, zdaje się, jako deklaracja rzecznika prasowego archidiecezji warszawskiej. Wypowiedź kardynała Kazimierza Nycza o związkach partnerskich nie może być w żaden sposób interpretowana jako wyraz poparcia dla jakiegokolwiek projektu ustawy o tzw. związkach partnerskich, ani też rozumiana jako przychylne stanowisko Kościoła w tej sprawie. Kardynał Nycz we wczorajszym wywiadzie wyjaśnił, że Kościół nie będzie brał udziału w tworzeniu prawa, ani w nie ingerował. Natomiast wyraził przypuszczenie, że Episkopat Polski zajmie w tej sprawie własne stanowisko. Wybór związku partnerskiego jako formy życia dla katolików pozostaje moralnie niedopuszczalny, jest grzechem. Tylko małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety na całe życie jest tą formą wspólnego życia, którą wierzącym wskazał Chrystus w Kościele. Tak zwane związki partnerskie, bez względu na to, czy zyskają pewne umocowanie w prawie państwowym, czy też nie, z punktu widzenia Kościoła pozostają sytuacją nieuregulowaną i jako wybór formy życia są błędem moralnym. Kardynał Nycz przypomniał, że niepokojącym zjawiskiem społecznym obserwowanym również w Polsce jest to, że wiele osób, również katolików, decyduje się żyć ze sobą w związkach niesformalizowanych, w których często wychowują dzieci. Wierni świeccy, których zadaniem jest m.in. udział w życiu politycznym i tworzenie prawa, mając świadomość jasnego stanowiska Kościoła dotyczącego tzw. związków partnerskich, powinni dążyć do wypracowania możliwie jak najlepszego prawodawstwa w tej sprawie. Podpisano ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej. Bardzo dobrze, że taki list powstał. Bardzo dobrze, że powstał szybko. Problem jednak w tym, że mleko się rozlało i raczej oczekiwalibyśmy działania o nieco odmiennym charakterze. Po pierwsze, co powiedział ksiądz kardynał, wszyscy dobrze słyszeli i było to raczej konkretne w swym przekazie. Miejsca na interpretację tam jest niewiele. No ale dobrze, że w sprostowaniu padło zdanie, wypowiedź kardynała Kazimierza Nycza o związkach partnerskich nie może być w żaden sposób interpretowana jako wyraz poparcia dla jakiegokolwiek projektu ustawy o tzw. związkach partnerskich, ani też rozumiana jako przychylne stanowisko Kościoła w tej sprawie. W mojej ocenie zabrakło tam ważnego sprzeciwu. Można to naprawić w kolejnym programie. Redaktor Rymanowski, myślę, na mediach się zna przecież, z chęcią by jeszcze raz zaprosił księdza arcybiskupa. Ale jest jeszcze coś. Coś, czego po tym wszystkim również, a może przede wszystkim zabrakło. No, to takie jest zapomniane już dawno słowo. A brzmi ono: przepraszam. No, jest takie słowo przepraszam, ale jest też dziękuję. Ja dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność. Programy na kanale Marek Miśko Czuwaj powstają dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne w niedzielę. 14 października tego roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, czyli nie tak dawno, odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury księdza Piotra Skargi oraz inicjatywę Pro Ecclesia Universali. Podczas tej debaty głos zabrał biskup Athanasius Schneider i wygłosił bardzo ciekawe oświadczenie o następującej treści. Kościół nie może być zmuszany ani przymuszany w oparciu o zmiany kulturowe lub rzekomo antropologiczne do nauczania przeciwnego temu, czego zawsze nauczał w kwestiach istotnych dla naszego zbawienia, takich jak wyznanie wiary, subiektywne warunki dostępu do sakramentów i przestrzeganie prawa moralnego. Dlatego nie jest możliwe, aby Kościół dzisiaj nauczał doktryny sprzecznej z tą, która wcześniej była nauczana w sprawach wiary i moralności, czy to przez papieża ex cathedra, czy w definicjach Soboru Ekumenicznego, czy w zwyczajowym powszechnym nauczaniu biskupów rozsianych po całym świecie. Lumen Gentium 25. Taka encyklika. Nie można stawiać znaku równości pomiędzy małżeństwem a innymi rodzajami związków natury seksualnej. Sugestia, że Kościół mógłby błogosławić pary tej samej płci,
powoduje obecnie znacznie większe zamieszanie, zarówno przez sprawianie, że te związki wydają się analogiczne do małżeństwa, jak i przez przedstawianie aktów tych i owych jako dobra lub co najmniej możliwego dobra, którego Bóg chce lub może oczekiwać od ludzi w drodze do Niego. Dlatego jakikolwiek rytuał lub błogosławieństwo par tej samej płci powinno być zakazane, ponieważ mogłoby powodować takie zamieszanie. Niedopuszczalne jest, aby w pewnych okolicznościach kapłan mógł błogosławić związki między takimi osobami, sugerując tym samym, że zachowanie tego typu nie jest sprzeczne z prawem Bożym i drogą ku Bogu. Powszechne, zwyczajne nauczanie Kościoła zawsze mówiło, że każdy akt seksualny poza małżeństwem, a w szczególności akty tych i owych, stanowią obiektywnie ciężki grzech przeciw prawu Bożemu, niezależnie od okoliczności, w jakich się to dzieje i intencji, z jaką jest to wykonywane. Dlatego nauczanie podtrzymywane przez powszechne, zwyczajne magisterium za każdy akt seksualny poza małżeństwem, a w szczególności akty takie i owe, stanowią obiektywnie ciężki grzech. Nie może być ono zmienione i wciąż to nauczanie jest aktualne. Inspiracja Ducha Świętego rozciąga się nie tylko na Słowo Boże w Piśmie Świętym i tradycji. Dlatego procesy lub wyniki zgromadzenia synodalnego, które przecież właśnie trwa, lub inne oświadczenia hierarchii Kościoła nie mogą być przypisane inspiracji Ducha Świętego. Pan obiecał nieomylne wsparcie Piotrowi i jego następcom tylko w najwyższym urzędzie nauczycielskim, to znaczy gdy papież przez definitywny akt ogłasza doktrynę dotyczącą wiary, moralności, co rozciąga się na depozyt boskiego objawienia. Dlatego papież nie cieszy się nieomylnym wsparciem w swoim urzędzie zarządzającym. Niby proste, a jednak nie dla wszystkich. Bo otóż chrześcijanin żyjący w związku niesakramentalnym i w ramach tego związku współżyjący popełnia grzech ciężki. Oczywiście może liczyć na boskie miłosierdzie, ale muszą być spełnione konkretne warunki. I tu oddajmy raz jeszcze głos biskupowi Schneiderowi. Według nauczania Soboru Trydenckiego ważność sakramentalnego rozgrzeszenia wymaga skruchy grzesznika, która obejmuje postanowienie, aby nie grzeszyć więcej. Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że możemy się do Niego nawrócić, wyznając swoją winę i żyć, jak nas nauczał. Samo przystąpienie do sakramentu pokuty nie jest wystarczającym warunkiem otrzymania rozgrzeszenia, jeśli nie obejmuje wyznania swoich grzechów, skruchy i mocnego postanowienia poprawy. Dlatego penitent, który przyznając się do grzechu odmawia postanowienia, by więcej go nie popełniać, nie może ważnie otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia. Żadne znaki czasów, ludzkie wyobrażenia o świecie nie mogą być czynnikiem, który może wpłynąć na prawa boskie. Nikt nie ma takiej władzy wśród ludzi, włącznie z papieżem. Nie ma takiej władzy, która może boskie nakazy odwołać, zawiesić lub interpretować, ponieważ czasy się zmieniają. Jak wykazałem przed kilkunastoma minutami, co pokolenie poziom IQ współczesnych społeczeństw spada o 7 punktów. I co? Też będziemy mieli dostosować się do tego, gdy pewnego dnia większość ludzi postanowi jeść z podłogi albo wisieć całymi dniami na drzewie? No właśnie, nie. A propos, jeden z programów, w zasadzie dwa programy, ale o jednym chcę powiedzieć, który przygotowałem kilka dni temu, myślę, że dzięki ciężkiej pracy, którą w niego włożyliśmy, wymagałby zwiększenia wyświetleń. Chodzi o program związany z rodziną, z upadkiem kobiecości. Tych wyświetleń jest niewiele, ponieważ zbliża się dzień 11 listopada, czyli Marsz Niepodległości. A YouTube działa w ten sposób, że jak zbliżają się duże wydarzenia o charakterze konserwatywnym w Polsce lub wybory, ogranicza kanałom konserwatywnym wyświetlenia. I tak jak jeszcze zaraz po wyborach wróciliśmy do poziomu 90-100 tysięcy wyświetleń odcinka, tak znowu wszystko spadło na łeb, na szyję, do 30-40 tysięcy. A jest nas tutaj znacznie więcej. Więc moja propozycja jest następująca. Kto nie widział Czuwaja dotyczącego rodziny, męskości, upadku, kobiecości, to będzie mógł zrobić to teraz, obejrzeć go w tym momencie. Kto widział, a ma czas lub nie ma co z nim zrobić, na przykład ma wolną, nudną niedzielę, to może też posiedzieć, bo w ten oto sposób oszukamy algorytm o wiadomej prowiniencji. Wszystkim dziękuję za Waszą dzisiejszą obecność. Dziękuję też za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.
Jesienią lubiłam biegać po lesie. Mąż nie wiedział, że wracam spocona także z innego powodu. No, mąż nie wiedział, ale z pewnością teraz już wie, lub przynajmniej domyśla się, kim jest jego żona. Jeżeli oczywiście przytoczony przeze mnie fragment historyjki, która trafiła do redakcji serwisu Polki.pl od anonimowej, rzecz jasna, czytelniczki, nie jest jedynie mokrym snem kogoś o strasznie smutnym życiu. Fragment o mającej różne powody pocenia się w lesie żony to jeden z tysięcy pseudolistów do jednej z kolejnych kobiecych redakcji. Można powiedzieć, że nic wielkiego, mało istotnego. Uważam jednak, że bagatelizowanie procesu odmóżdżania współczesnego człowieka leży u podstaw przyszłej katastrofy. Natomiast mówiąc o tej katastrofie, nie mam na myśli wyłącznie zapaści demograficznej, bo jest ona jedynie wynikiem naszego urządzania się w miejscu, na którym zwykliśmy siadać. Nie oskarżam też o to jedynie kobiet i odpowiedzialności też nie zrzucam wyłącznie na mężczyzn. Tak samo jak nie połykam czerwonych pigułek męskości, no chociaż zgadzam się z wieloma obserwacjami nie tak nowego przecież ruchu wytworzonego w środowisku mężczyzn. To, z czym się nie zgadzam, a co proponuję dziś na temat naszych wspólnych rozważań, to postępowanie redefiniowania kobiecości, czyli uleganie dekadenckiemu nowinkarstwu, które wcale pani nie wyswobadza, ale ma stworzyć z kobiety pozbawione rozumu zwierzę, które nie chce słyszeć o żadnej odpowiedzialności, nie korzysta z przypisanej sobie genetycznie mądrości, no ale woli dawać upust jedynie instynktom. O dziwo, wiele z kobiet się na to zgadza. Stoję jednak na stanowisku, że istnieje jeszcze ogrom normalnych posiadaczek dwóch chromosomalnych X-ów, które dzięki rozumowi, doświadczeniu, w końcu zaszczepionej godności ludzkiej byłyby jeszcze w stanie ten trend, bardzo niebezpieczny trend, odwrócić. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o redefinicji kobiet, która nie stanie się, jak twierdzą niektórzy, ale już jest przyczyną naszego katastrofalnego położenia. Dlaczego tak żywo interesuje się tym zagadnieniem? No, ponieważ upadek kobiecości doprowadza do zaniku męskości lub rezygnacji z jego transmisji na dalsze pokolenia, co widzimy niestety dziś gołym okiem. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. Wczorajszy program wywołał niemałe poruszenie. Jeszcze przed jego publikacją, na podstawie samych tylko enigmatycznych zresztą zapowiedzi w social mediach kanału Marek Miśko Czuwaj, zebrała się spora grupa recenzentów czegoś, czego nie mogła jeszcze przecież widzieć, no i klasycznie oberwało mi się od wsteczniaków. Ale otrzymałem też nagrodę w postaci określenia średniowieczny katol. Nie ma nic piękniejszego dla katolika, jak potwierdzenie jego katolickości również z ust przeciwnika. A może nawet głównie. To cieszy. Polecam każdemu wczorajsze rozważania na temat pochodzenia człowieka, w których podaję badania naukowe, cytuję genetyków, matematyków i biologów molekularnych, no a także teologów i zderzam te wyniki z nauczaniem Kościoła z przestrzeni 1600-1700 lat. Zanim jednak rozpoczniemy, na dobre, dziękuję, że decydujecie się wspierać moją czuwajową aktywność, która od dłuższego czasu wybiega znacznie dalej niż sam internet. Wszystkie społeczne działania mogą być przeze mnie podejmowane z takim rozmachem i skutecznością tylko dzięki waszemu zaangażowaniu. Dlatego jak zwykle kłaniam się każdemu z was w pas, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was to wszystko byłoby niemożliwe. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie pomóc w mojej aktywności właśnie w ten sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. No to co? Zaczynamy. Świat, który znamy, często odwołując się do dzieciństwa, rozsypuje się na naszych oczach. Więzi międzyludzkie są coraz słabsze, podziały głębsze i coraz częściej z toksycznych relacji wewnątrz ogółu społeczeństwa przechodzą do podstawowych komórek, infekując je i rozkładając. Taką podstawową komórką zawsze była i jest rodzina.
Im słabsze więc więzi rodzinne, tym słabsze kolejne ogniwa całych narodów. Aby rodzina powstała, potrzebne są kobieta, mężczyzna i ich potomstwo. Jest jednak jeszcze jeden czynnik poza tym zapisanym w genach, czyli behawioralną chęcią przedłużenia swojego gatunku. Wola. Aby kobieta i mężczyzna mogli założyć rodzinę, muszą mieć wolę, aby to zrobić. Rodzina rozpada się, gdy zanika wola jej dalszego tworzenia. Problemem współczesności znacznie większym niż rozpad istniejących rodzin jest brak woli do ich zakładania. Kobiety nie chcą rodzić dzieci, a wśród mężczyzn zaczyna postępować niechęć do zakładania rodzin w obawie przed trafieniem na niewłaściwą, współcześnie zmanierowaną kobietę, podlegającą niezgodnej z naturą redefinicji. Redefinicja kobiecości. Aby móc coś udowodnić, najpierw trzeba postawić tezę. Moja teza jest następująca. Współczesny świat, z bliżej nieudowodnionych przyczyn, ale których to przyczyn możemy się domyślać, dokonuje pewnego przewartościowania. Redefiniuje kobiety i samo pojęcie kobiecość. Kobiecość, która wydawałaby się jeszcze niedawno być niezbywalnym zbiorem cech tej konkretnej płci, jest wypierana i zastępowana nowym modelem. Model ten, oparty na iluzorycznym wyzwoleniu kobiet, uruchamia lawinę zdarzeń. No, są to zdarzenia niekorzystne dla ogółu społeczności naszej cywilizacji, które wpływają znacząco na relacje pomiędzy kobietami a mężczyznami. Efektem jest brak chęci do zakładania rodzin lub opóźnianie ich zakładania, a w następstwie brak zastępowalności pokoleń, czyli katastrofa demograficzna, na którą szczególnie w Europie Zachodniej wpływa utrata płodności. Problemy związane z płodnością dotykają coraz większej liczby Polaków, no a prognozy na przyszłość nie dają powodu do optymizmu. Zgodnie z klasyfikacją WHO, niepłodność to schorzenie cywilizacyjne, które staje się coraz bardziej powszechne na globalną skalę. W Europie blisko 30 milionów osób doświadcza trudności z poczęciem dzieci, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie się liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego. Zauważa się, że ten problem najczęściej dotyka ludności Europy Zachodniej w porównaniu z tą wschodnią. Redefinicja kobiet, przemodelowanie wielu z nich doprowadza zaś do rezygnacji mężczyzn z budowania z nimi trwałych relacji społecznych, innych niż seksualne, no chociaż i to zaczyna się powoli zmieniać. Istnieje bowiem spora grupa heteroseksualnych mężczyzn nie będących duchownymi, która nie wykazuje lub już nie wykazuje potrzeby obcowania płciowego z kobietami, tłumiąc swoje naturalne popędy, pozostając w trwałym celibacie, który to celibat wynika mniej lub bardziej z zasadnych pobudek ideologicznych. Nie jest więc tak, że to już tylko kobiety nie chcą dawać potomstwa. Po drugiej stronie pojawiła się grupa mężczyzn, które potomstwa współczesnym kobietom nie chce dawać. Uważają potencjalne reproduktorki za zepsute i nie nadające się na żony oraz matki. To w wielkim skrócie. Każde zwierzę, aby mogło rozmnażać się, musi mieć spełnione odpowiednie warunki bytowe. Na przykład takie żółwie morskie składają jaja na plażach, gdzie temperatura piasku wpływa na płeć potomstwa, a później odpowiednia temperatura jest kluczowa dla inkubacji jaj. Odcięcie ich od dostępu do takich plaż spowodowałoby wyginięcie gatunku. Pandy wielkie, ze względu na bardzo krótki okres rui, trwający zaledwie kilka dni w roku, mają niewiele czasu, by znaleźć odpowiedniego partnera. Gdyby doszło nagle do rozłożenia ich populacji na większym terenie, mogłoby to doprowadzić do spadku prawdopodobieństwa połączenia samicy z samcem. Po prostu samiec by nie zdążył. Pingwiny cesarskie rozmnażają się na lodzie Antarktydy. Samice składają jaja, które samce inkubują na swoich stopach, chroniąc je przed ekstremalnym zimnem. Odłowienie samców w czasie inkubacji wiązałoby się z wyginięciem młodych w fazie rozwoju i z zaprzestaniem gatunku. Łososie imigrują z oceanu do rzek, aby się rozmnażać. Potrzebują czystych, zimnych strumieni z odpowiednim żwirowym dnem, aby złożyć ikrę. Postawienie zapory oddzielającej te ryby od słodkiej wody spowodowałoby wyginięcie gatunku.
Człowiek, tak jak inne zwierzęta, do rozmnażania również potrzebuje odpowiednich warunków. Tym jednak różnimy się od zwierząt, że nasze potrzeby behawioralne są filtrowane przez wolną wolę i rozumne podejście do świata. W tym do kwestii płodności i rozrodczości. Zwierzę przed brakiem realizacji potrzeb behawioralnych, no tych związanych z płodnością, może powstrzymać na przykład brak partnera lub partnerki. Ale nigdy własne przemyślenie na tematy społeczne albo socjologiczne. Człowiek tymczasem za pomocą wolnej woli może zablokować chęć prokreacji lub nawet samego obcowania płciowego. Nazywamy to celibatem. Wniosek jest więc prosty. Na kontynuację gatunku człowieka, nie uwzględniając czynników mających związek z bezpłodnością, czyli terapie hormonalne, antykoncepcję hormonalną, złe odżywianie, stosowanie środków farmaceutycznych wadliwego pochodzenia, mają również decyzje człowieka. Decyzje są natomiast podejmowane na podstawie konkretnych przesłanek lub wyobrażeń. A to oznacza, że jak na każdą inną ludzką postawę, tak i w przypadku zakładania rodziny i rozmnażania się, można wywierać wpływ. Jak wpływ ten można wywrzeć? Jedną z metod są media i popkultura. To one, a nie kolejne kongresy kobiet czy marsze feministek, są głównym nośnikiem treści, poglądów i postaw, które wpływają na redefinicję kobiet. To popkultura napędza kobiety, aby wychodziły lub dołączały się do tych mętnych grup, bardzo zresztą zideologizowanych. Te wszystkie postawy wpływają na redefinicję kobiet. Nie stanowią rzecz jasna jednego czynnika, ale bez wątpienia jest to najpotężniejsze działo. Spotkania z Marcinem stały się intensywniejsze, bardziej naładowane emocjami, które dawno przestałam czuć w swoim małżeństwie. Każdy bieg, każda chwila spędzona razem sprawiały, że świat poza lasem przestawał istnieć. Biegałam do lasu po chwilę uniesienia. Zaczęłam żyć podwójnym życiem. Biegałam codziennie, to była moja jedyna ucieczka, jedyny moment, kiedy mogłam poczuć, że jestem wolna. Kiedy moje stopy uderzały o ziemię, a oddech stawał się coraz szybszy, choć na chwilę zapominałam, kim jestem i co mnie czeka po powrocie do domu. Za każdym razem zostawiałam za sobą rutynę, codzienne problemy i Pawła, mojego męża, z którym dawno straciliśmy bliski kontakt. Tekst o formie kiepskiego romansidła, który usłyszeliście, ukazał się 17 października 2024 roku na portalu polki.pl w dziale Z życia wzięte. No ja bym powiedział bardziej dosadnie, z czego ta historia jest wzięta, ale tym razem sobie podaruję, a Państwo i tak już się domyślają. Dlaczego zwracam na takie treści uwagę? Bo stanowią w moim przekonaniu jeden z elementów inżynierii społecznej wpływający na redefiniowanie kobiet i kobiecości. Budowanie wyobrażeń o życiu bez konsekwencji i odpowiedzialności w Polsce nie jest nowością. Bo oto lata 90. XX wieku były przecież tym czasem, kiedy książki wydawnictwa Harlekin cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie wśród kobiet. Były one czytane i rozchwytywane, a ich romantyczne, nierealne fabuły przyciągały uwagę wielu czytelniczek. W Polsce sprzedaż tych książek szła w miliony, natomiast istniejąca do dziś firma tylko w roku 2006, no bo takie dane udało mi się znaleźć, odnotowała sprzedaż w wysokości 131 milionów książek, szczycąc się, że publikuje około 120 nowych tytułów każdego miesiąca w 29 różnych językach na 107 międzynarodowych rynkach i 6 kontynentach. Tworzenie iluzorycznych wizji świata i relacji kobiet z mężczyznami sprawiło, wówczas i sprawia do dziś, że kontrast pomiędzy fikcją a realnym życiem został niebezpiecznie zatarty. Wracając do wspomnianego portalu, dane z badania Gemius PBI opracowane przez wirtualne media wskazują, że odwiedziło go 8 200 000 internautów, którzy wykonali na stronie 31 320 000 odsłon oraz spędzili tam średnio po 3 minuty i 11 sekund. Witryna ta jest zdecydowanym liderem pod względem liczby użytkowników. Odwiedzającymi są w przeważającej większości kobiety. Cóż mogą one znaleźć w takich i podobnych miejscach? Pomiędzy sposobami na odplamianie, reklamami sprzętu AGD, tekstami o wychowaniu dzieci, przepisami na zdrowe jedzenie, ukazują się treści sugerujące, jak wskazuje sama nazwa działu, z życia wzięte. Planowałem oświadczyć się dziewczynie, a ona poleciała na mojego brata. Już moja w tym głowa, aby oboje pożałowali.
Jestem starą panną i uwielbiam swoje życie. Ludzie próbują mnie zmienić, ale sądzę, że po prostu mi zazdroszczą. Kochałam męża, ale to przy koledze z pracy traciłam oddech. Musiałam sprawdzić, czy będzie jak w książkowym romansie. Facet chciał mnie zaciągnąć do łóżka. Sądził, że talerz krewetek i dwa steki to uczciwa cena za igraszki w pościeli. Swoją drogą jestem ciekaw, jaka byłaby za panią uczciwa cena. Bo normalna kobieta nie ma takiej ceny. To trzeba sobie taką wywieszkę tutaj z ceną, żeby wszyscy wiedzieli, po co się mają domyślać. Zapisałam się na mój wymarzony kurs fotografii. Mój włoski instruktor okazał się profesjonalistą nie tylko za obiektywem. Odbiłam przyjaciółce chłopaka. Myślałam, że to wrażliwy artysta, a okazał się nieczułym draniem ze zbyt ciężką ręką. Wszystko oczywiście w dziale z życia wzięte. Czyjego życia? Pytam. Czy tak wygląda wasze życie? Czy tak powinno wyglądać życie? Które postawy są afirmowane? Które w tych treściach z kolei są przemilczane? Jak często spotykamy w sieci treści, które... Albo zobaczcie, jak często spotykacie w sieci treści, które opowiadają o udanych małżeństwach? Mężach, którzy są opiekuńczy i odpowiedzialni, żonach, które są wierne i kochające. Na przykład, czy widzieliście takie przypadkowe tytuły? Mój mąż po latach małżeństwa jest jeszcze wspanialszy niż wtedy, gdy go poznałam. Mamy synów, ale gdy urodziła się córka, mój mąż oszalał ze szczęścia. Mam najwspanialszą żonę, uwielbiamy się zaskakiwać. W naszym domu kilkanaście razy dziennie pada słowo kocham. No tego w internecie nie znajdziecie. Nie znajdziecie, ponieważ frustraci budujący podobny przekaz jak ten, który przekazałem 2 minuty temu, są często pokaleczeni. Nigdy nie zaznali ciepła, miłości i wspaniałości wynikających z rodzinnego ogniska. Te wszystkie opowieści o rycerzach na białym koniu, Alwarach, Alonzach, Andrzejach, przypadkowo spotykanych na spacerze w lesie, wielkich romansach, które następują pod sosną w szyszkach czy innych krzakach, mają pokazać, że w zestawieniu z własnym mężem życie na zewnątrz jest znacznie bardziej ciekawsze, inspirujące i często gorętsze. Problem jednak w tym, że takie życie, chociaż czasem zdarza się, że zaistnieje, ma swoje konsekwencje, często bardzo bolesne konsekwencje, o czym autorki takich populizmów już nie opowiedzą. Jak myślicie, które postawy są zaszczepiane obecnie w młodych kobietach i mężczyznach najczęściej? Że pomimo starć, dotarć, słabości, złości, frustracji, można spędzić razem wspólnie piękne życie, wspierając się wzajemnie i pokonywać przeciwności losu, wsłuchując się w siebie wzajemnie. Czy może takie, które wskazują, że bzyknięcie za przeproszeniem Araba na w czasach, gdy mąż pije piwko podczas all inclusive, jest niczego sobie? No a poza tym w czwartek i to na wakacjach w Hurgadzie do zdrady się nie liczy, prawda? A czy może to, że ukazywanie normalnego życia często pełnego miłości i podnieceń, i wznieceń jest popularne na kobiecych portalach mniej? Czy to oznacza, że nie występują one w naturze? Że nie ma już normalnych rodzin, zdrowych mężczyzn i kobiet? Są, ale będzie ich coraz mniej. Edipress Polska S.A., będąca właścicielem serwisu polki.pl, to polska firma międzynarodowego szwajcarskiego koncernu mediowego Edipress, istniejąca od 1995 roku z siedzibą w Warszawie. Od roku 2000 ma status spółki akcyjnej ze 100% udziałem kapitału szwajcarskiego. Wśród tytułów, które należą do tej spółki, znajdziemy m.in. Party.pl, Niania.pl, Viva, Party, Życie Gwiazd, Flash, Gwiazdy and Style, Uroda Życia, Przyjaciółka, Pani Domu, Poradnik Domowy, Mamo to Ja, Twoje Dziecko, Przedszkolak. Tysiące tego typu treści zaśmiecają internet w poczytnych serwisach dla kobiet. W składzie redakcyjnym portalu Polki.pl rzecz jasna same kobiety. Pod tekstem o babeczce, która biegała po lesie i zostawiła męża, no bo tamten był bardziej romantyczny, nikt się nie podpisał. Widnieje jedynie hasło redakcja. No i słusznie, bo to jednak straszny wstyd podpisać się pod takim czymś, prawda? Szczególnie, gdy jest się kobietą. Wśród wielu polskich mężczyzn panuje obecnie przekonanie, że poszukiwanie żony powinno odbywać się poza Polską. Że zepsucie współczesnych Polek, mowa tu o nowym pokoleniu, jest tak duże, że wzrasta ryzyko zniszczenia sobie życia. W męskich rozmowach, które czasem przeprowadzam z młodszymi kolegami, często pojawia się takie przekonanie, że żony trzeba szukać w krajach wschodniej Europy.
Nie twierdzę rzecz jasna, że takie postrzeganie świata jest obowiązujące u wszystkich mężczyzn. Dzielę się jedynie swoją obserwacją. Potwierdza ją fakt, że wśród wszystkich, nie większości, ale wszystkich moich bliższych znajomych w wieku 24-30 lat, nie ma nikogo, kto założyłby rodzinę. O dzieciach natomiast w ogóle nie ma mowy. W ogóle chyba sam zramolałem, bo kiedy spotykam się z tymi młodymi znajomymi, co jakiś powiedzmy tam czas, to potrafię mówić, ja w twoim wieku miałem już dwójkę dzieci, albo trójkę dzieci. A przecież jeszcze nie jestem taki stary, a mówię jak mój ojciec, tato, przepraszam. Po prostu chyba tacy się stajemy, nie? Z wiekiem. Jeżeli chodzi o rodzinę i o dzieciaki, to nie tylko, że oni ich nie mają. Tam nie ma nawet myśli o zakładaniu rodziny czy tworzeniu małżeństwa. Jeżeli są natomiast jeszcze zdrowi mężczyźni, spotykam się z kolejnym potwierdzeniem, że nie znajdują normalnych kobiet. Nie wiem, na ile jest to prawdą. No, nie rozglądam się od długiego już czasu za kobietami. Ale podobne głosy słyszę też z drugiej strony. Słyszę więc od młodych kobiet, że mężczyźni, współcześni mężczyźni są nieodpowiedzialnymi dziećmi, którzy nie potrafią złożyć skarpetek w szufladzie, a od tych samych mężczyzn, że kobiety są nieuczuciowymi indywidualistkami, które nie mają zdolności pilnowania potencjalnego ogniska domowego. Obrzydzanie macierzyństwa i kobiecości w formie klasycznej ma takie oto skutki. Pamiętam takie zdarzenie w Warszawie przed rokiem 2010. Oto w tamtym czasie w prasie warszawskiej wybrzmiał mocno temat karmienia piersią w miejscach publicznych. Było ono ukazywane jako coś obrzydliwego, niestosownego. No chociaż dla każdego zdrowego mężczyzny i prawdziwej kobiety przy zachowaniu rzecz jasna odpowiedniej dyskrecji, czynność taka jest całkowicie normalna. Wtedy grupa kilkudziesięciu kobiet skrzyknęła się w jakiś przedziwny sposób i przyjeżdżając na stację metra Centrum przed wejściem manifestacyjnie zaczęły karmić swoje dzieci piersią. Uważałem i nadal uważam tę akcję za jedną z piękniejszych, którą widziałem, chociaż nigdy już nic, coś o tak wielkiej mocy się nie pojawiło. Ale zostawmy teraz ogół cywilizacyjnych posunięć w niszczeniu kobiecości, a co za tym idzie również męskości, i skupmy się przez chwilę na naszym terenie. W dawnej Polsce krążyło pewne zdanie, które miał wypowiedzieć Otto von Bismarck. Dopóki będzie istnieć polska kobieta, dopóty istnieć będzie problem polski. Z tymi wszystkimi cytatami rzecz jasna zdarzają się oczywiście problemy co do ich autentyczności, ale w tym konkretnym przypadku jest coś porażająco prawdziwego. Dopóki będzie istnieć polska kobieta, dopóty istnieć będzie problem Polski. Problemem polskim, według kanclerza Cesarstwa Niemieckiego, było samo nasze istnienie. Myślę, że nie popełnię błędu, gdy streszczę zapatrywania Bismarcka względem Polaków jednym z jego słynnych zaleceń z roku 1861. Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję im ich sytuacji, ale jeśli chcemy przetrwać, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko ich wytępić. No, Polaków, jak wiemy, nie udało się wytępić w zupełności germanizacją, rusyfikacją, kibitkami, cytadelami, Sybirami, Katyniami, Auschwitzami czy ubeckimi katowniami. Może to jest więc nowa metoda. Rozpuścić całe towarzystwo. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Jak śpiewał Jacek Kaczmarski, nie masz żadnych odpowiedzialności. Możesz łamać każdą przysięgę, jedno i drugie. Nie musisz odpowiadać za nic. Poradzisz sobie sam, poradzisz sobie sama. Współczesna Polka, ta z nowych pokoleń, dobrze zakodowana i oderwana od prawdziwej kobiecości, sama będzie w stanie zrealizować wskazania Bismarcka. Gdyby ją zmusić, oto rzecz jasna, będzie się buntować. Ale po co zmuszać, gdy można po prostu przekonać i zachęcić? Wówczas nie trzeba będzie z Polakami się bić, bo biją się przecież głównie mężczyźni, a mężczyzn już nie będzie lub nie będzie im się chciało. Przygotowując ten program, rozmawiałem z kilkoma paniami. Poprosiłem też część pań, które stale oglądają Czuwaja, aby odpowiedziały mi na kilka pytań. Poprosiłem żonę i kilka koleżanek. Materiału mam tyle, że wyjdzie mi z tego drugi program, dlatego dziś odniosę się tylko do kilku odpowiedzi przedstawionych z punktu widzenia jednej kobiety, jej kobiecego punktu widzenia. Będzie to opinia naszej, czyli wspólnej znajomej mojej i Moniki, wieloletniej koleżanki Marii Piaseckiej-Jaworskiej, matki, żony,
działaczki społecznej. W życiu radzącej sobie, myślę, wyśmienicie. Pytanie pierwsze. Czy istnieje definicja kobiety? Znamiennym jest fakt, że chyba po raz pierwszy w historii właśnie w naszych czasach stawiamy sobie to właśnie pytanie. Wcześniej, zwróć uwagę, w ogóle takich dyskusji nie było. Dziś jednak potrzebujemy dookreślić, czym jest kobiecość i kim jest kobieta. Musimy szukać definicji. Żyjemy w czasach relatywizmu absolutnego i podważania najbardziej oczywistych faktów, więc może zacznijmy od tego, że kobiecość jest nierozerwalnie związana z byciem kobietą. Od urodzenia. Koniec i kropka. Nie ma innej możliwości. Jak już ten warunek mamy spełniony, to dalej możemy mówić o takich cechach jak szlachetność, odwaga, dobroć, empatia, ciepło, mądrość, pokora, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania głębokich więzi. To taka umiejętność, która sprawia, że osoba, z którą rozmawiam, czuje się wysłuchana, chciana i przyjęta. To wysokie poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych, umiejętność budowania innych, wspierania i umiejętność uciszania burz. Kobieta nie ma nic wspólnego z uległością czy teatralną słabością i tylko wyłącznie dlatego, żeby tak naprawdę wątły mężczyzna poczuł się zupełnie niesłusznie silny. Nie ma nic wspólnego z kreowaną w mediach społecznościowych alternatywną rzeczywistością. Światem dorosłych, niedorosłych, księżniczek, które wciąż tkwią w bajkach Disneya i ich jedynym marzeniem jest to, aby jej książę skakał wokół niej do końca życia. Kobieta nie ma też nic wspólnego z rozwrzeszczanymi, roszczeniowymi feministkami, które walczą o prawa dzików, karpi, imigrantów, drzew, prawo do tranzycji dla 5-latków i prawo do aborcji. Kobiecość to jest taki stan, dzięki któremu mężczyzna stojący obok ciebie, droga kobieto, ma się wyprostować, wciągnąć brzuch i poprawić koszulę, otworzyć drzwi, podać płaszcz i pocałować w rękę. Nie z powodu twojego poczucia wyższości, ale z powodu twojej unikalności, którą on doskonale wyczuwa. Tak w moim odczuciu powinna brzmieć definicja kobiecości. A jaka jest wasza definicja? Pytanie drugie. Czy współczesne kobiety, szczególnie te młode, wchodzące w życie, są manipulowane przez działania systemowe? Manipulowane są młode kobiety, manipulowane są dzieci. W trakcie pisania tych odpowiedzi, tego tekstu, jedno z moich dzieci powiedziało mi o popularnej aktualnie wśród dziewczynek bajce pod tytułem Husband Hotel. Jest to bajka o córce szatana, która chce, żeby diabły też mogły dostać się do nieba, a jednym z głównych bohaterów jest demon Angel Dust, który jest potępioną duszą demonem gwiazdora porno. Polecam wpisać sobie w YouTube, żeby samemu wyrobić własne zdanie na ten temat i polecam też usiąść przedtem. To był przykład pierwszy z brzegu. Tak, ponad wszelką wątpliwość, młode kobiety, dziewczynki są manipulowane systemowo i systemowo niszczone przez media społecznościowe różnego rodzaju, a chłopcy przez pornografię. Właśnie po to, żeby wyrobić w nich tolerancję na chore i perwersyjne zachowania. Po angielsku to się nazywa grooming. Drugi sposób niszczenia to okaleczanie przez wychowanie. Nasze pokolenie to pokolenie snowflakes, płatków śniegu. Czyli dzieci przewartościowane przez swoich rodziców, przekonane od małego, że wszystko robią super i są we wszystkim najlepsze. Wychowane przez rodziców, którzy, i tu słowo klucz, poświęcają się dla dzieci. Takie dzieci wyrastają na egocentrycznych narcyzów, niezdolnych do budowania relacji, ponieważ dokładnie tego będą oczekiwać od partnera lub partnerki. Tu jest ten klucz. Realizowanie siebie za pomocą wszystkich sił i środków pod płaszczykiem tak zwanego zdrowego egoizmu. Słowo zdrowy możemy śmiało usunąć. Pytanie trzecie. Co czujesz jako kobieta, gdy widzisz nagłówki w niektórych portalach ukazujące kobietę jako tę, która skupia swe myśli wyłącznie na zabawie, przygodnych spotkaniach z nieznajomymi, wakacyjnych romansach? Ta narracja powtarza się przecież dosyć często. Dla mnie jest to zupełnie obca rzeczywistość, w dodatku zakłamana. Tak wcale nie wygląda życie przeciętnej Polki. Ale rozumiem ten mechanizm. Lansując taki model zachowania jako akceptowalny społecznie, media mają na celu powolne, długotrwałe wpływanie na świadomość swoich odbiorców, żeby zaakceptowali to, co wcześniej ich szokowało, no a później zaczęli powielać takie zachowania. Kampania medialna i artykuły tego typu to tak zwane oswajanie opinii publicznej z danym zagadnieniem. Jak myślisz, dlaczego widzisz coraz więcej spasionych modelek na reklamach?
Dokładnie dlatego. Żebyś zaakceptował to wszystko jako piękno. A przecież nie jest to stan, z którym chociażby z powodów zdrowotnych nie trzeba było walczyć. Spadek dzietności. Gdzie leży przyczyna? Brak poczucia bezpieczeństwa? Brak normalnych mężczyzn, z którymi można założyć rodzinę? Brak opieki państwa? A może jakieś inne? Może zacznijmy od najprostszej i najbardziej oczywistej rzeczy, że kobiety bardzo długo zwlekają z urodzeniem pierwszego dziecka, bo chcą zrobić karierę. A prawda jest taka, że w 99% każda z tych kobiet ma po prostu zwykłą pracę, a nie żadną karierę. Później po 35 roku życia trudniej jest zajść w ciążę i szansa na zostanie mamą gwałtownie maleje. Spadek dzietności, obrzydzenie rodziny jako takiej, to jest jeszcze dzieciństwo PRL-u. Przecież matka miała iść do jednej fabryki do pracy, ojciec do drugiej, a dziecko do żłobka. Rodzina, taka jaka była przed wojną, była władzy bardzo nie na rękę. Z kobietą w samym jej sercu była zdolna z kolei do przechowania polskości i wiary, czyli wszystkiego, co zwalczała władza ludowa, a Polki przez 123 lata pokazały, że potrafią to robić po mistrzowsku. Kolejną kwestią jest aktualne wypaczanie pojęcia macierzyństwa. Matki, Brianki, Jessiki, 500 plusy. To są określenia dnia codziennego, które mają być niby śmieszne. Mają piętnować pewien model życia, jaki status społeczny. Natomiast efekt jest taki, że zaczynamy czuć niechęć do wszystkich matek i ich dzieci. I w ogóle do macierzyństwa. Nie sposób też nie wspomnieć o problemach, z którymi mierzą się matki wielodzietne. Jak wygląda ich codzienność i z jakim hejtem się mierzą, nawet ze strony najbliższych. Posiadanie więcej niż czwórki dzieci w Polsce nie jest akceptowalne społecznie. Jak słyszymy matka siedmiorga dzieci, to oczami wyobraźni widzimy brudne, bose, zawszone dzieciaki, przemoc domową i pijanych rodziców. Tymczasem naszym oczom ukazuje się szczupła, zadbana blondynka, mieszkająca w pięknym domu na przedmieściach i dzieci zaopiekowane, zadbane i wychowane, a nie rzucone na pastwę telefonów i tabletów. To jest obraz mam wielodzietnych, jakie ja znam, a znam ich trochę. Nie jest patologią mieć czwórkę, piątkę czy więcej dzieci. Patologią jest mówienie do psa synku i wożenie go w wózku. A z jakichś względów to drugie jest bardziej akceptowalne. Kobiety, matki wielodzietne nie przyznają się wśród dalszych znajomych, ile mają dzieci. Bardzo późno nawet mówią najbliższym o kolejnych ciążach, bo spotykają się ze złośliwością, docinkami i przykrościami na każdym kroku. I gdzie są feministki wojujące z mową nienawiści, z wykluczeniem społecznym? Gdzie są ich hasztagi i nakładki na zdjęcia profilowe? Otóż nie ma i nie będzie, bo w Polsce feministki nie walczą o prawa kobiet. Pytasz, czy powodem spadku dzietności jest brak normalnych mężczyzn? Tak. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że jest cała masa gamoni, którzy nie mają pojęcia, na czym polega bycie mężczyzną, ale podobnie jest z kobietami. Jest cała masa kobiet, które nie mają nawet w przybliżeniu pojęcia, jak być kobietą. Te rzeczy są ze sobą wzajemnie sprzężone i nie da się ich oderwać jednej od drugiej. Jedna na drugą wpływa i jedna z drugiej wynika. Kryzys kobiecości oznacza kryzys męskości i na odwrót. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, która nie wynika bezpośrednio z Twoich pytań. Jednak naprawdę trudno mówić o macierzyństwie w Polsce bez poruszenia tego tematu. Tematu ojcostwa. A skoro mówimy o ojcostwie w Polsce, nie sposób nie powiedzieć o systemie prawnym. I tak sądzę, że ma to przełożenie na dzietność, bo teraz naprawdę strach w Polsce zostać ojcem. A już z całą pewnością strach walczyć o prawa do kontaktu z dziećmi. W tej chwili dzięki ustawie Kamilka, projekt i wykonanie Prawa i Sprawiedliwości, rękami sądów i policji dokonuje się prywatnej wendetty kobiety na mężczyznach. Przykład z życia. Księżniczka, jej zdaniem i zdaniem jej rodziców, wychodzi za mąż, za jej zdaniem księcia z bajki. Ja już pominę ten kompletnie infantylny model budowania małżeństwa, ale w tej czy innej odsłonie jest on nadal aktualny. Po jakimś czasie rodzą się dzieci, dwie córeczki. I po jakimś czasie, co nie jest dziwne z tym podejściem, małżeństwo się rozpada. I tu możemy powiedzieć, no zdarza się, no tak, jak najbardziej. Ale tu zaczyna się koszmar. I to naprawdę rodem z thrillera. Córka dzwoni do ojca podczas pobytu u matki, że nie chodzi do szkoły, a chciałaby, i że boi się nowego faceta mamusi i żeby ją tata uratował. Serce pęka. Tata wsiada do samochodu jak każdy inny normalny ojciec, przyjeżdża, ale zna swoją żonę i wszystko nagrywa.
Po bezskutecznych próbach skontaktowania się z dziećmi i wyjaśnienia powodu ich nieobecności w szkole, wzywa policję. Ta wysłuchuje zalewającej się teatralnymi łzami matki. W tej łzawej i kompletnie nieprawdziwej opowieści padają słowa, które uruchamiają machinę. Boję się o swoje życie, boję się o życie swoich dzieci. Po tych słowach nie ma już znaczenia zupełnie nic, a zwłaszcza fakty. Policja musi na mocy ustawy działać. Nie ma dowodów, nie ma podstaw na poparcie słów matki, ale za to jest przecież nagranie zrobione przez ojca, które w ogóle jest nieuwzględniane. I co się dzieje? Ojciec dostaje zakaz zbliżania się. Tak, policja nie ogląda nagrania, nie słucha ojca, nie słucha nawet dziecka, które dzwoniło przecież po ratunek. Po co? Bo od tego jest sąd. A że rozprawa odbędzie się może za 3 miesiące, to cóż, trudno. A że w domu, w otoczeniu dzieci może być ktoś, kto dzieciom zagraża? No cóż, sąd zadecyduje. Ciekawy jest kontekst tej sytuacji, kiedy matka przegrywa w sądzie rodzinnym sprawę o opiekę, wystarczy, że zadzwoni na policję, powie, że boi się o swoje życie i cyk, zakaz zbliżania. A przecież sąd rodzinny nie może przyznać opieki ojcu, który ma zakaz. A teraz wyobraź sobie, że to nie jest literacka fikcja, tylko prawda. Historia z mojego najbliższego otoczenia. Naprawdę strach w Polsce zostać ojcem i strach w Polsce być dzieckiem. I to jest pogwałcenie podstawowych praw konstytucyjnych, a nie brak dostępu do aborcji. I ta historia nie jest odosobniona. Są ich tysiące. Jest efektem degeneracji dwóch pokoleń kobiet właśnie przez wzorce, wychowanie, o czym mówiliśmy wcześniej. Bo przecież autorką takiej kaleki moralnej jest jej matka. Trudno nie czytać tego z trwogą i bólem. Prawo i Sprawiedliwość tą ustawą zrobiła przeogromną tragedię naszemu społeczeństwu. I to powinno być rozliczone. Ta banda kretynów, która pracowała nad tą ustawą, nie miała świadomości i pojęcia, do czego doprowadza? Dzięki, Mario, za poświęcony czas na te ważne odpowiedzi. Jak widać, nie wszystko jest jeszcze stracone, bo jest jeszcze świadomość u wielu kobiet. Jak rzekłem, wypowiedzi zebrałem tak dużo, że będę musiał zmieścić je w drugim programie. Dziękuję też Tobie, Jolu, za to, że wykazałaś wsparcie w tym procesie. Może ktoś chciałby teraz zaprotestować przeciwko istnieniu cech ludzkich, dzielonych na kobiece i męskie, które w zdrowym organizmie występują jedynie u samic lub samców? Oczywiście, można to zrobić. Natomiast twierdzenie, że płcie nie dysponują odmiennym systemem genetycznym, który determinuje i uwypukla konkretne wartości u kobiet, jak i u mężczyzn, i że genetykę można uwarunkować czynnikami kulturowymi, uprawia klasyczną sofistykę. Genetyki nie da się oszukać. Można ją natomiast rzecz jasna stłamsić farmakologicznie lub zaszczuć kulturowo. Wmówienie kobiecie, że nie musi rodzić dzieci. No, w większości przypadków zdrowych kobiet sprawia, że w wieku 40-50 lat pojawia się jakaś pustka, której kobieta taka nie będzie umiała i bardzo często nie potrafi zdefiniować. A przyczyna jest prosta. Naturalna, biologiczna. Nazywa się ona samotnością. Dlatego, że człowiek jest istotą społeczną. I kiedy jest zdrowy, nie jest w stanie znieść samotności. Dlatego bardzo smutna i przykra jest samotna starość. Zarówno biologia, historyczność i dzieje ludzkości od czasów starożytnych definiują role społeczne w różnych częściach świata. Od Mezopotamii, przez Bliski Wschód, Azję Mniejszą, Australię, Afrykę. W różnych cywilizacjach, chociaż one wcześniej nigdy ze sobą przecież nie obcowały, wskazuje się na coś zgoła odmiennego, niż mówią te wszystkie dekadenckie środowiska. Zobaczcie, na przykład w żadnej cywilizacji złożonych z kobiet i mężczyzn nie występowały armie kobiet. We wszystkich cywilizacjach, które ze sobą się nie kontaktowały, występowały armie mężczyzn. To chyba są jakieś role społeczne, prawda? I są one u zarania już ludzkości. Tak już działa natura w całym świecie ożywionym. Możesz chwycić jamnika na smycz, spać z nim w łóżku, ubierać go w ubrania, ale wyjdź z tym samym zwierzęciem do lasu, pójść wolno i poczekaj, aż zwęszy zwierzynę. Genetyka. Ludzie są również częścią natury. Ważna w procesie wyniszczania kobiecości jest również coraz częstsza kapitulacja mężczyzn, którzy, obłożeni społecznymi obowiązkami, ewoluującymi zresztą pod upływem czasu, są stawiani w roli chcianych lub mniej chcianych reproduktorów, którzy mają same obowiązki i żadnych praw. Moje ciało, moja sprawa. Ale ktoś tam do twojego ciała coś włożył, nie? I coś tam wpuścił. Ale to jest twoja sprawa.
Więc dlaczego miałby mężczyzna być zainteresowany budowaniem rodzin z takimi szantrapami, które patrzą tylko swojego nosa? To wszystko lawinowo wręcz zmienia strukturę społeczną, bo wytwarza kolejne pokolenia dzieci wychowywanych bez ojców, czyli bez wzorców, które naturalnie tylko ojcowie mogą przenieść na swoje potomstwo. Tak, kobieta odbierająca możliwość ojcu obcowania z jego potomstwem robi wielką krzywdę nie tylko dziecku, ale całemu społeczeństwu, bo takie dziecko kiedyś dorośnie, bardzo okaleczone i będzie budowała naszą wspólną przestrzeń do życia. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach ekstremalnych, w których mężczyzna bądź kobieta wypierają się nagle swoich ról. Nie będziemy dzisiaj mówić o patologicznych przypadkach. Mniejszość nie może bowiem świadczyć o większości. Każda sytuacja ma podłoże indywidualne, ale wszystkie mogą być przypisane do konkretnych zbiorów. Jest więc zbiór małżeństw, które doświadczone życiem, różnymi problemami trwają i chociaż nie jest łatwo, obojgu nie jest łatwo, jest jakiś wewnętrzny imperatyw budowania i te małżeństwa trwają. Są takie, które rozpadają się z powodów poważnych, przemoc, uzależnienia lub każde inne zło w czystej postaci u jednego lub drugiego. Są też takie, które udają małżeństwa, natomiast nie ma w nich wierności, wsparcia i żadnych zasad moralnych. Są i takie, które rozpadają się z braku męskości i braku kobiecości, gdzie nie wydarzyło się kompletnie nic, czego nie można byłoby przezwyciężyć, ale kapitulacja następuje w nich z lenistwa i niechęci do brania odpowiedzialności za ogół spraw. No, można to nazwać rzecz jasna niedojrzałością. Można wymienić też pewnie inne kombinacje, ale podstawowe chyba właśnie podałem. Do ogółu problemów dochodzi jeszcze niesprawiedliwa, krzywdząca, wyniszczająca i hańbiąca mężczyznę polityka państwa, przez którą ojcowie w bataliach sądowych pozbawiani są wszelkich praw i możliwości obcowania ze swoim potomstwem. Chociaż winy nie ponoszą bardzo często żadnej. Trwa dramat wielu ojców i nikt z tym nic nie robi. Ale do tych samych ojców ktoś niedługo zwróci się, aby stanęli z bronią w ręku. Chciałbym nieśmiało zapytać, jakiż to powód będą mieli, poza rzecz jasna przymusem państwowym, skoro nie mają o co walczyć. Tak nas załatwiliście. Zanim nastąpi ostatnia część naszego spotkania, dziękuję, że decydujecie się wesprzeć moją czuwajową aktywność społeczną, która od dłuższego czasu, jak dobrze wiecie, jest już również poza internetem. Wszystkie moje społeczne działania mogą być podejmowane z takim rozmachem i skutecznością dzięki waszemu zaangażowaniu, dlatego jak zwykle kłaniam się w pas każdemu z was, a szczególnie mecenasom tego społecznego projektu. Bez was wszystko nie byłoby możliwe. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić to, co robię, jak działam, tę aktywność właśnie w ten sposób, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tu robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. A na odchodne w niedzielę. Tak właśnie Jacek Kaczmarski w wierszu Postmodernizm określił wszystkie przyczyny i nazwał większość współczesnych ułomności. Z tym przepięknym tekstem was pozostawię. Pokażcie go młodym, bo tak jak już nam został skonstruowany świat, nie ma we współczesnych utworach muzycznych, w popkulturze, treści tak wspaniałych. Zostało tego niewiele. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic i nie próbuj nic zrozumieć. Nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć. Nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań. Kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie żyć na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać cię na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma. Więc to tyle na ten temat. Wszystkie mody, wszystkie style równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz, równie szkaradne. Konsekwencje z tego żadne. Zachwyt tyle wart, co wzgarda, stryczek tyle, co kokarda. Prawda tyle, co jej brak. Smaku brak, tyle, co smak. Bo to o to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić. Nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć, to się zdarzy, nie znać dobra ani zła. To jest gra. I tylko gra. Kto się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza, a ty się śmiejesz. Nie daj wzburzać się i wzruszać.
wszystko wolno. Hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu. Zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat. Pytanie do każdego z nas. I ciebie, czytającej głupie portale, która w mężu widzi stare próchno, które zresztą sama przez brak troski do takiego stanu doprowadziłaś. I do ciebie, który gnijesz w fotelu i nie zwracasz uwagi na żonę, która po prostu pragnie, aby znów ktoś ją nosił na rękach. To pytanie też do młodych, którzy gadają o sile, że są niezależni, a gdy trzeba tę siłę i niezależność pokazać, ukazać, zawalczyć o własną rodzinę, uciekają pod sukienkę matki lub babki i w separacji ze swoim współmałżonkiem szukają nowej drogi życia. Do dupy jest takie życie. Ale żyjcie. Żyjcie, nikt za was życia nie przeżyje. Nikt za was tego nie zrobi. Szkoda tylko, że wasze działania będą miały wpływ na życie każdego z nas. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.